że on nie jest zbyteczny. Położony przez panią Sylwię Konkolewską. A przed państwem powóz. Powóz pana Henryka Guzińskiego. Czyli Królestwa Polskiej Litwy, państwa połączonego unią personalną. Zamiłowanie Polaków do broni było w czasach I Rzeczpospolitej powszechnie znane. Nasi wschodni sąsiedzi nawet mawiali o nas w Polakach, lachach, lach bez konia, jak ciało bez duszy. Pierwsze zagadnienia, które związane były z końmi, zawsze wspominamy nieustraszoną polską kawalerię i na całe gardło śpiewamy przy ognisku, czy w spotkaniach rodzinnych, czy koleżeńskich o ułanie, który przybył pod okienko. Któż nie zna powiedzenia, nie masz pana nad ułana, a nad lancę przedniej broni. Ułan i lanca stały się typowo polskim symbolem narodowym. Dlatego też w Biurze Konstrukcyjnym Broni Pancernych Wojskowego Instytutu Badań Inżynierii powstały typy polskich czołgów rozpoznawczych TK1 i TK2, które były konstrukcjami polskimi, zaprojektowanymi przez inżyniera Trzeciaka. Trzy konie w kolumnie i zmieniano szczyki do dwójek, do trójek, do po jednemu jakby. Polską kawalerię, która walczyła zgodnie z, maszerowała konno, ale walczyła pieszo, wspierały armatki przeciwpancerne i taczanki. Na taczankach, które miały zaprzęg trzykonny lub dwukonny, przęgnięte właśnie w trzy konie i znajdowały się na nich karabiny CKM-y, ciężkie karabiny maszynowe do zwalczania przeciwnika i po to znajdowały się na taczankach, żeby nadążały za konnicą. Także wspierało kawalerię działka przeciwpancerne we wzór 36 Bofors, które Polacy produkowali przed wojną w trakcie przygotowań do wojny na licencji szwedzkiej. Były bardzo użyteczne w 1939 roku i nasza kawaleria skutecznie wykorzystała zdolności 37 mm tych armatek, które niszczyły pojazdy pancerne wroga. Należy dodać, że polska kawaleria była dość nowoczesną bronią, ponieważ była bronią szybką i dobrze przygotowana taktycznie do prowadzenia działań. Kawaleria szybkim marszem w galopie postanowiła skierować się na rubież obrony i w tej chwili jeden z plutonów kawalerii maszeruje, czyli porusza się bardzo szybkim tempem w galopie. Do nas się kierują właśnie skokami, żeby przybliżyć się do rubieży ognia. Widzimy jedna drużyna, jedna sekcja porusza się. Taczanki przyjęły na siebie trud wspierania ognia. Widzimy również, armatka została odprzodkowana i nasze pozycje obronne są wspierane przez dwa karabiny maszynowe na taczankach i obrona zaczyna mieć wymiar zdecydowany. Przeciwnik może mieć problem z podjęciem skutecznych działań. Na lewym skrzydle prowadzi ogień armatka 37 mm, wzór 37 przeciwpancerna, która wykona jak widzimy, skuteczność ognia jest dobra. Tną po drodze przeciwnika. W czasie ćwiczeń były to łozy. Szable błyszczą w słońcu, a kawaleria naciera. Widzimy
że kawaleria osiągnęła sukces, przełamała pozycję wroga. Do wsparcia ruszył odwód. Jak wiemy, nie jest to łatwa sztuka, dlatego koniowodni byli specjalnie szkoleni, aby w porządku i ładzie przeprowadzać taki rekonesans. Przemieszcza się grupa napadowa, wykoduje napad na obiekt w celu pozyskania danych wywiadowczych. Po zlikwidowaniu przeciwnika i przechwyceniu danych wywiadowczych, co dzieje się w tej chwili, jak widzimy, ubezpieczenie, podejście, sprawdzenie obiektu. Jednocześnie pozostali żołnierze grupy napadowej cały czas utrzymują ubezpieczenie. Zwiadowcy szukają interesujących materiałów, komputerów, map, dokumentów. Interesujące dane zostały przechwycone. Obiekt został podpalony i grupa napadowa znika jak najszybciej z rejonu działania. Z rejonu działania wycofuje się również grupa strzelców wyborowych, którzy stanowili tendencki oraz od 6 do 8 kolumn taborowych oraz warsztat taborowy. W 1939 roku podstawowym dokumentem określającym doktrynę prowadzenia działań taktycznych, o właśnie, podjeżdża do nas szwadron, widzimy proporczyki. W odniesieniu do kawalerii uzupełnieniem była część druga działania kawalerii samodzielnej, wydana w 1933 roku, ogólna instrukcja walki, która wychodziła z założenia dla kawalerii walki ruchowej jako podstawowego i rozstrzygającego czynnika wojny. Gwoli ścisłości należy dodać, że w 1938 roku w dowództwach i sztabach wielkich jednostek znalazł się projekt nowej ogólnej instrukcji walki. Działania obronne, wstęp, zasady ogólne. Obrona stała. Zasadniczą cechą kawalerii, którą mogą Państwo teraz obserwować, była jej ruchliwość. Składały się na nią dobry materiał koński i odpowiedni system wyszkolenia jeździeckiego kawalerzysty. Zespolić się z ruchem konia, tak żeby go po prostu nie wyrzucał w powietrze. Teraz pododdział został rozwinięty w szyk
sekcji. 6 koni stanowi jeden pododdział idący w jednym szeregu. Zwróćcie Państwo uwagę na przepiękny czaprak prowadzącego pokaz przedstawiciela szwadronu kawalerii Wojska Polskiego. Jedynej jednostki konnej, reprezentacyjnej, która wchodzi w skład pułku reprezentacyjnego Wojska Polskiego i uświetnia większość wspaniałych przedsięwzięć morskich. W szarży pod Krętami to 12 Pułk Łanów Podolskich z całą Wołyńską Brygadą Kawalerii odpierali atak 4. Niemieckiej. Pamiętam jeszcze żyjących kawalerzystów, którzy mogli nie pamiętać, gdzie walczyli, którędy wiodła droga i szlaku bojowego, ale obudzeni w środku nocy zawsze bezbłędnie wymieniali imię swojego konia. A konie w kawalerii, proszę Państwa, miały imiona od liter. Każdy rok miał przydzieloną literę. Jeżeli mówiliśmy na przykład o koniach, które miały na imię A, wiedzieliśmy, że są to konie z rocznika 1930. Bardzo dziękujemy. I znów 4. Pułk Łanów. Właściwie przepraszam Państwa, bo 4. Pułk się obrażał. Zawsze trzeba mówić Pułk 4. Łanów Zaniemeńskich, bo byli bardzo związani ze swoimi napoleońskimi tradycjami. Zwróćcie Państwo uwagę, że kawalerzyści w 1939 roku wozili szable stroczone pod tybinkami przy siodłach. I ich użycie w 1939 roku było incydentalne. Tak jak tu pod Krojantami, jak pod Wólką Węglową. Tak naprawdę większość Ułanów w 1939 roku nie miała okazji dobyć swoich szabli, a ogień prowadzili właśnie, tak jak tu wspominał pułkownik Maragdra. Konie przechodzą w galop. To jest trzeci chód konia. Z fazą lotu w jednym momencie koń właściwie dotyka ziemi tylko jedną nogą. Polski upór był całkowitym zaskoczeniem dla Niemców i mimo znacznej przewagi nie udało im się z marszu przebić do Prus Wschodnich. W miejscu tej wielkiej wrześniowej bitwy pojawiają się ludzie, dla których historia... Gdzie są ludzie z tamtych lat? Gdzie dziewczęta, chłopcy, żołnierze? Jak wyglądał ich świat? Nie pozwólmy, aby czas zatarł ślad. Zatrzymajmy się, spójrzmy za siebie. W przeszłość miejsca, w którym żyjemy dzisiaj. Wspomnijmy tych, którzy przed nami chodzili po tych łąkach i pracowali na tych polach. Popatrzmy, posłuchajmy, poczujmy historię.
Oto żywe obrazy minionego czasu. Udajmy się w podróż do przeszłości, do świata, którego już nie ma. Bo tylko tutaj, tylko dzisiaj dane nam będzie przenieść się do pamiętnego roku 1939. Będzie atakował. Jak to było? Lotnik Krysień. Lotnik Krysień. Lotnik Krysień? No. Prawie. Przyjmij. Tych fotografów nie ma, nie? Tych. Nie, nie. Dzieci nie uczy. Osiemnasty pułku Łanów Pomorskich, wchodzący w skład Pomorskiej Brygady Kawalerii, został tak szybko. Pułk jedzie już bez lanc, lance zostały złożone w taborach. Wita go ludność cywilna. Są ostatnie godziny pokoju 1939 roku. Gorący sierpniowy, 31 sierpnia 1939 roku. Pomorscy Łani są już pozbawieni swoich kolorów. Stając do walki, przewodnikiem żołnierza są słowa wojskowej przysięgi. To wskazanie celu i zadań. To zobowiązanie wobec państwa i narodu. Baczność do przysięgi. Przysięgam Panu Bogu Wszechmogącemu, w Trójcy Świętej Jedynemu, być wiernym ojczyźnie mej, Rzeczpospolitej Polskiej, chorągwi wojskowej nigdy nie odstąpić. Stać na straży Konstytucji i honoru żołnierza polskiego, prawu i prezydentowi Rzeczpospolitej Polskiej być uległym, rozkazy dowódców i przełożonych wiernie wykonywać, tajemnic wojskowych strzec, za sprawę ojczyzny mej walczyć do ostatniego tchu w piersiach i w ogóle tak postępować, aby mógł żyć i umierać jako prawy żołnierz polski. Tak mi dopomóż Bóg i święta syna jego męka. Amen. Marsz pułkowy. To jest to, co staro, to na to nie wiem.
Historyczny komunikat Polskiego Radia został nadany o 6:30. Jednak walki na granicy toczyły się wtedy już od ponad 2 godzin. Jeszcze przed godziną 4:45 w wielu miejscach zostały zaatakowane polskie placówki graniczne, zaś niemieccy lotnicy zbombardowali Wieluń oraz Tczew. Hitlerowska machina wojenna ruszyła. Jednym z celów było jak najszybsze przebicie się przez polski korytarz pomorski do Prus Wschodnich oraz opanowanie magistrali kolejowej i zdobycie ważnych węzłów komunikacyjnych. Na wschodzie KOMA 47, LOTA 23, PORA 18. Bardzo szybko okazało się, że ta wojna jest inna niż poprzednia. Trzeba porzucić domy, trzeba porzucić gospodarstwa, trzeba uciekać. Największe zagrożenie stanowiła artyleria i lotnictwo. Co to leci? Czuć proch. Ale tam jakiś... Paproch. Bronną ludność i obiekty cywilne, w tym oznakowane szpitale. Nowy sposób prowadzenia wojny przez żołnierzy III Rzeszy był czymś nieznanym. Atak na Polskę stał się prologiem wojny totalnej i ludobójczej. Od pierwszych chwil tej wojny nadzwyczajnym bestialstwem wykażą się w tym względzie lotnicy Luftwaffe, którzy w imię niszczenia zaplecza frontu uderzą na polskie miasta i wsie. Ich bomby i ostrzał nieść będą zniszczenie, cierpienie i śmierć. A ofiarami nalotów staną się dziesiątki tysięcy cywilów, zabitych, okaleczonych, czy też pozbawionych domostw. Bezimienne ofiary wojny. Wszystko możliwe jest specjalnie.
jeszcze raz. Pojadą ci. Niemiecki Blitzkrieg. Wykorzystanie zmechanizowanych jednostek. Zupełnie nowe, nietypowe wykorzystanie motocykli. Niemcy, mimo ograniczeń wersalskich, cały czas szykowali się do wojny. Cały czas przygotowywali nową strategię wojenną, opartą na wykorzystaniu bardzo zmotoryzowanych i opancerzonych jednostek. Takiej taktyki działania nie było w żadnej z innych potęg militarnych tamtego okresu. Szpice rozpoznawcze, wsparte przez pojazdy opancerzone, wbijały się w polskie linie obronne. Jednym z nowych wynalazków na polu walki był transporter opancerzony. Niemiecki pomysł, który został po raz pierwszy zaprezentowany na polach bitwy właśnie w 1939 roku. Wykorzystano konstrukcję typowego ciągnika artyleryjskiego i udoskonalono ją poprzez dodanie opancerzenia. W ten sposób na polu walki pojawił się pojazd, który nie tylko stanowił stanowisko karabinu maszynowego lub lekkiego działka, ale także był to pojazd, który pozwalał przerzucać drużynę piechoty osłoniętą pancerzem przez linię przeciwnika. Prezentowany transporter opancerzony charakteryzuje się podwoziem półgąsienicowym, czyli z przodu są koła, a z tyłu gąsienice. Takie transportery po raz pierwszy zostały użyte w czasie kampanii wrześniowej w 1939 roku. Dobre miejsce mamy pod transportem. Aż tu cię poczuć. Tu jeszcze gdzieś tam mapa. Jeszcze raz strzelą? Chyba nie, bo już samo nie, nie ma pocisku. Tam wysoko leci. Ale tam jeszcze jest w jednym miejscu te gałązkami, to jeszcze. Czy jeszcze będzie jeszcze bombardował? Prezentowany transporter jest prawdziwym zabytkiem, dlatego jego problemy techniczne. Widać, dobry, stary sprzęt radzi sobie z problemami technicznymi i prezentuje się przed Państwem. Pojazdy te rozpoczęto. Przez duże drzwi z tyłu pojazdu, że rozpoczęto masową produkcję takich pojazdów. Początkowo brakowało nawet płyt pancernych, dlatego w 1939 roku na szybko wyprodukowano 300 pojazdów opancerzonych tylko zwykłą stalą. Jednak to opancerzenie pozwalało chronić desant i załogę przed ostrzałem z broni lekkiej. Pozwalało również chronić przed odłamkami. Jak widać, niemiecka jednostka po zajęciu pozycji, po sprawdzeniu, że w pobliżu nie ma sił polskich, że mieszkańcy usiedli ze wsi,
zajęła się odpoczynkiem w rytm muzyki z Radia Berlin. W 1939 roku pojawiła się bardzo popularna piosenka Lili Marlen, opowiadająca o żołnierzu, który marzy o swej dziewczynie, która zazwyczaj stoi pod latarnią przed koszarami. Piosenka ta nie spodobała się hitlerowskim propagandzistom, ale była tak popularna wśród żołnierzy, że musieli znieść jej puszczanie w niemieckim radiu. Co ciekawe, ta piosenka i jej romantyczne przesłanie stała się popularna również wśród żołnierzy walczących z Niemcami. Miała wykonać natarcie odciążające walczących od rana ułanów z 18 pułku. Jednocześnie polscy żołnierze mogli liczyć na wsparcie 3. baterii 9. pułku artylerii lekkiej. I w ten sposób te działania przeprowadzone przez małe polskie czołgi oraz szwadron spieszonych kolarzy mogły w dość istotny sposób zagrozić Niemcom na odpoczynku. I działko produkowane na licencji w Polsce. I proszę zwrócić uwagę, kiedy ta armatka stoi koło normalnej armaty polowej, jaka ona jest niska i jak łatwo pozwala się zamaskować. Jednocześnie jest to bardzo efektywna broń przeciwpancerna. Praktycznie to 37-milimetrowe działko mogło walczyć skutecznie z każdym niemieckim czołgiem we wrześniu 1939 roku. Jak widać, Niemcy zaskoczeni atakiem od razu wysłali swojego łącznika, aby powiadomić dowództwo, że Polacy uderzyli. Jak widać, uderzenie polskich kolarzy jest cały czas wspierane przez tankietkę, która w tym momencie nie pełni już funkcji rozpoznawczych, ale stanowi ruchomy punkt ogniowy, wspierając ułanów w ich skokach naprzód. Tankietki, mimo słabego opancerzenia, były na tyle małe, że naprawdę trudno w nie było trafić i stanowiły też bardzo ruchomy cel, dlatego na polu walki były bardzo efektywne i pozwalały wesprzeć piechotę, która w takim natarciu nie mogła dysponować siłą ognia karabinów maszynowych przy skokach, dlatego też wsparcie takiego pojazdu było bardzo istotne i naprawdę pozwalało przyprzeć przeciwnika do ziemi. Jeszcze żaden nie zginął.
Niemcy zostali przyciśnięci do ziemi. Jednocześnie nie spodziewali się, że Polacy będą mieli wsparcie artyleryjskie. Niemieccy żołnierze nie mogli wiedzieć, że pozostała część szwadronu tankietek zasadzki ostrzulała niemiecką kolumnę zmotoryzowaną na drodze Nowa Cerkiew-Jeziorki i dodatkowo artylerzyści konni rozpoznali niemiecki punkt obserwacyjny artylerii, skąd kierownik przyjął szyk luźny i ruszył galopem. Był to moment historyczny. Pierwsza szarża pułku kawalerii w czasie II wojny światowej. Ponad 200 ułanów z szablami w ręku ruszyło do walki. W pełnym galopie dopadali wroga. Na polu bitwy w Krojantach dzisiaj znów szarżuje kawaleria. Działa i karabiny znów otworzyły ogień. Ziemią wstrząsają eksplozje. Walczą pojazdy pancerne. Żywe obrazy pozwalają nam zobaczyć i poczuć przeszłość. Pozwalają zrozumieć wielką historię tej ziemi. Proszę, wiecie, nasz miastuj.